jest aktualnym mistrzem Polski kategorii Masters. Pobił właśnie, choć nieoficjalnie, rekordy świata. Sztangista Hubert Chełchowski nie ma sobie równych, a w zawodach, na których startuje, bije na głowę wszystkich przeciwników, podnosząc o kilkadziesiąt kilogramów więcej od innych. Tak było podczas ostatnich mistrzostw Polski w Kwidzyniu. No, nie tyle jestem zadowolony z mistrzostwa Polski, co z tych nieoficjalnych rekordów świata. Bo na takich zawodach nie można pobić oficjalnie rekordów świata, no ale w każdym razie teraz rekordy Polski Masters są wyższe od rekordów świata. No i to bardziej mnie satysfakcjonowało niż te Mistrzostwo Polski, bo Mistrzostwo Polski to jadąc tam, jak byłem pewny, że wygram, jeżeli nie spalę, bo różnie to może być, prawda? No ale wygrałem chyba 60 kilo przewagi nad drugim miałem, także no, nie było tam z kim walczyć. W rwaniu Hubert osiągnął wynik 139 kg, a w podrzucie 172, co w dwuboju dało łącznie 311 kg. Tym samym Biłgorajanin ustanowił aż 3 rekordy świata. No, raczej nikt się nie spodziewał, że będą rekordy świata. No, dużo ludzi akurat przyszło, bo przez mikrofon powiedział speaker, że atak na rekord świata, to wiadomo, zainteresowanie na sali duże, bo niecodziennie rekordy świata, nawet w Mastersach się poprawia. A że się udało 3 na jednych zawodach, to bardzo dobrze. Rezultaty, które osiąga niezwykle skromny 40-letni sztangista, przyprawiają o zawrót głowy niejednego miłośnika tej dyscypliny sportu. Większość młodych zawodników nie jest w stanie dźwigać tak dużych ciężarów. Dlatego mistrz Polski Masters zamierza wziąć udział w Mistrzostwach Kraju Seniorów, które miały odbyć się już w połowie czerwca, ale zostały przełożone na listopad i ma duże szanse na zajęcie wysokiej lokaty. Hubert Chełchowski powrócił do czynnego uprawiania sportu 2 lata temu po ponad 15-letniej przerwie. Jak mówi, gdy złapał za sztangę i odbył pierwszy trening, wróciły wspomnienia i odżył w nim duch sportu, który przed laty napędzał go do życia. Poczuł, że wraca już na dobre. Ja ważyłem po tej przerwie już ponad 100 kilo, także brzuch miałem spory, już buty było ciężko założyć. No, ale to jeden z powodów, bo przyszedłem na stadion, czy na zawody jakieś były na Osirze i tam spotkałem Tomka Pawlosa, on trenuje swoją córkę, tam trenował kiedyś, teraz własny klub otworzył. No i tak żeśmy się zgadali, zacząłem przychodzić z Tomkiem trenować i tak to znowu się zaczęło, no nie ukrywając, ja kochałem ten sport i kocham dalej. Znowu złapałem takiego bakcyla, że jak nie przyjdę na trening, to się źle czuję, tak jak to było 15 lat temu. No i też wyjazd na zawody, wygrywanie, no to jest najlepsza nagroda dla mnie. Znowu poczuć to, co kiedyś, jak się wygrywało, no naprawdę fajne uczucie. Zresztą każdy sportowiec je zna. A że teraz w Mastersach, no ale to jest zawsze jakaś rywalizacja. Okres, w którym Hubert Chełchowski osiągał największe sukcesy, to koniec lat 90. XX wieku i początek lat 2000. Wychowanek z Nicza Biłgoraj przez niemal dekadę od 1995 roku był niekwestionowanym mistrzem Polski w swojej kategorii wagowej. Ustanawiał rekordy kraju. W Mistrzostwach Świata w USA był 10, a w RPA 9. Zajął też 6. miejsce w Mistrzostwach Europy. Hubert był znaną postacią w świecie podnoszenia ciężarów. Wielokrotnie wyjeżdżał na obozy przygotowawcze, m.in. z Szymonem Kołeckim. Na co dzień Hubert Chełchowski trenował w starej, będącej w fatalnym stanie siłowni zlokalizowanej przy bramie wjazdowej do ośrodka sportu i rekreacji. Ta siłownia, ona zostanie do końca życia w pamięci. Była mała, sztangi były zardzewiałe, ale atmosfera była taka, naprawdę, ludzie, którzy trenowali, robili to z pasją, teraz jest inaczej. Ciężko młodzież zagonić do takiego sportu jak ciężary, bo to ciężki sport, nie ma co ukrywać. Każdy jest ciężki, no ale ten jest wyjątkowo ciężki. I tam się trenowało naprawdę fajnie. Dla mnie no, to może wspomnienia. Ja bym zamienił tamtą siłownię niż teraz, tą nową na Osirze czy tą tutaj. Wolałbym na tamtej siłowni trenować, a jeszcze tamci ludzie, co byli wtedy, no atmosfera była niesamowita, rywalizacja, ale taka w dobrym słowa tego znaczeniu, jako koledzy, przyjaciele, żeśmy trenowali i po 3, po 4 na jednym pomoście, bo tam było chyba 3 pomosty i no było dużo, ale fajnie. I może dlatego, że to był młody i tak to wspomina, zresztą wszyscy, każdy wspomina swoje młode lata, fajnie. Człowiek jak na zawody jechał do Chrubieszowa czy do Piotrowic, tak niedaleko. Cieszył się, ligę mieliśmy, zawody ligowe, zbijaliśmy wagę w saunie,
nic z tego nie mieliśmy praktycznie, żadnych finansowych środków, ale siedzieliśmy w salonie, zbijaliśmy wagę, bo im człowiek mniej ważył, tym więcej punktów robił. I to się robiło z przyjemnością. Teraz nie widzę tego u zawodników, żeby tak tylko za coś, no. Wtedy było inaczej. Dzisiaj starej siłowni na Osirze już nie ma. Jest nowa, lepiej wyposażona i nowoczesna. Hubert trenuje jednak gdzie indziej, by, jak mówi, mieć komfort pracy i święty spokój. Mistrz Polski Masters po powrocie na Pomosty początkowo reprezentował Znicz Biłgoraj, ale potem odłączył się od klubu i teraz przygotowuje się i startuje już na własną rękę. Znicz nie bardzo chciał współpracować, znaczy może nie współpracować tyle, co... No nie wiem, jak to określić. Nie byli zadowoleni, że ja trenuję i startuję w Zniczu. Także przeniosłem się tutaj. No i mi też to nie było zbytnio tak na rękę po niektórych sytuacjach. Korzystający z siłowni, na której teraz trenuje Hubert Chełchowski, rozpoznają go i gratulują powrotu na Pomosty oraz niesamowitych wyników, które osiąga. Tych ludzi nawet, których nie znam, pierwszy raz na oczy widziałem, dziewczyny podchodziły, gratulowały sukcesu. Nawet nie wiedziałem, kto to jest, tutaj pierwszy raz ich widziałem. Tak, i coraz częściej, bo coraz więcej w gazetach pisze o mnie, no bo coraz większe sukcesy i coraz więcej ludzi rozpoznaje. Biłgorajski sztangista osiągnął bardzo wiele, ale mimo iż lat przybywa, nie zamierza na tym poprzestawać. Choć dzisiaj traktuje trenowanie i starty w zawodach jako dobrą przygodę i spokojne rozwijanie pasji, bez presji wyniku i niezdrowej rywalizacji. A ile będę trenował? Ile się da? Póki będę mógł, póki mnie... No tam czasami coś boli, to normalne, to i bez ciężarów człowieka coś tam boli. Ale póki będę mógł, to będę trenował. Tak jak mówię, teraz już nie ma tego obciążenia psychicznego, że ja muszę coś. Ja nic nie muszę, ja mam rodzinę, mam pracę. To właśnie rodzina i przyjaciele stanowią największe wsparcie dla Huberta i napędzają go do osiągania kolejnych celów. Tomasz Pawlos zachęcił go do powrotu do sportu, a Krzysztof Chełchowski, brat Huberta, realizuje jego marzenie o startach w zawodach. Najbardziej mi pomaga w wyjazdach takiej organizacji logistycznej mój brat Krzysztof, któremu dziękuję za to. Naprawdę, wszystkie wyjazdy on stara się organizować, gdzie będziemy nocować, zawsze tam w internecie wszystko wyszuka, takie rzeczy jak opłaty, wszystko załatwia i naprawdę, z nim na zawody jeżdżę i na zawodach jest jako mój trener, puszcza mnie, rozgrzewa i tutaj bez niego to ciężko by mi było na zawody jeździć. To zawsze we dwóch to jest dużo lepiej, a szczególnie, że on wszystko załatwi, że hotele, nie hotele, popłaci te startowe różne koszta i naprawdę z nim myślę, że jakby go nie było ze mną, to może bym trenował, ale pewnie bym nie jeździł na zawody. Jednak wraz z progresem sportowym Huberta Chełchowskiego rosną też koszty jego udziału w zawodach coraz wyższej rangi, kilkuset kilometrowych wyjazdów zagranicznych oraz noclegów. Mistrzostwa Europy i Świata, na których biłgorajski sztangista również mógłby z powodzeniem startować, są na razie poza zasięgiem. Pomóc mogą sponsorzy, którzy być może dostrzegą taką formę promocji własnej działalności, a przede wszystkim docenią pasję sztangisty, który znów, jak przed laty, udowadnia, że jest najlepszy. Miejsca na koszulce Huberta nie brakuje. No ja mam pustą koszulkę, także pewnie, że tak, że chciałbym, żeby ktoś się zainteresował. No i po prostu ja nie chcę żadnego stypendium, po prostu wyjazdy, to jest największy koszt. A jakąś firmę reklamować? No pewnie, że tak. To jest reklama na zawodach, później wiadomo w gazetach. To tam trochę by poreklamował firmy, ale no na razie nie ma odzewu. Ale no ja nie liczę na to, bo ja wiem, jaki to jest sport, że a jeszcze w Mastersach. A wiadomo, chciałbym, bo mi zależy tylko na wyjazdach i na sukcesach. A no niestety, finanse uniemożliwiają to. Ale tak jak mówię, na te zawody, które potrzebują niższych kosztów, będę jeździł. Bo to tak rocznie no, trochę trzeba na te zawody. Szczególnie jak są na przykład Mistrzostwa Świata w Kanadzie czy gdzieś, no to już jest naprawdę bardzo duży koszt. Bo to sam lot w to i z powrotem, a jeszcze tam hotele, no nie każdego zawodnika stać, żeby samemu sobie to opłacić.
Historia powrotu Huberta Chełchowskiego do czynnego uprawiania sportu, do tego na tak wysokim poziomie, pokazuje, że w sporcie, jak w życiu, wszystko jest możliwe. Z pewnością, pokonując pewne ograniczenia, sztangista z Biłgoraja będzie w stanie osiągnąć jeszcze więcej. W środę i czwartek na biłgorajskich Orlikach odbyły się finały powiatowe rozgrywek szkolnych w mini piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Jako pierwsi do gry przystąpili chłopcy, a nasze miasto na tych zawodach reprezentowała drużyna ze szkoły podstawowej numer 1. W turnieju wzięło udział 5 zespołów. Najlepsi w powiecie okazali się uczniowie z jedynki, którzy w finale pokonali reprezentację Majdanu Starego. Mecz zakończył się wynikiem 4-1. Na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z Frampola, na czwartym zawodnicy z Majdanu Nepryskiego, a piąte miejsce zajęli piłkarze z Korytkowa. Następnego dnia swoje mecze rozgrywały dziewczęta. Zawody odbywały się przy szkole podstawowej numer 5, a piątka była reprezentantem naszego miasta na tym szczeblu rozgrywek. Emocjonujący finał pomiędzy zawodniczkami z piątki, a reprezentacją szkoły podstawowej w Oprzy zakończył się zwycięstwem Biłgorajanek 2-0. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania, w pierwszej mecz był bardzo wyrównany. Spodziewaliście się, że wygracie, czy...? Nie. Nie. Ja się spodziewałam, że wygramy. Najlepsze. Magda zawsze najlepsze. Czy wy długo przygotowywaliście się do tego? Nie, w ogóle. Nic. Ale gracie w piłkę czasem. No tak, tak. Ja gram tak zawodowo jakby. To. No, ja tak. W Osirze i w Sparcie grałam z Karoliną. A teraz tak jakby w Unii też gramy Lublin. Czy to granie, jak powiedziałeś, zawodowe, czyli klubowe, no, tak zawodowe. Pomaga wam? Tak. Jak dużo czasu? Kiedyś 5 razy w tygodniu, a teraz 2. Zdarza wam się grać z chłopakami? Tak, no tak. Ja ostatnio wygraliśmy 3-0. Trzecie miejsce w czwartkowych zawodach zajęły zawodniczki z Korytkowa, czwarte piłkarki z Frampola, a piąte dziewczęta z Aleksandrowa. Najlepsze zespoły, czyli reprezentacja dziewcząt ze szkoły podstawowej numer 5 oraz chłopców ze szkoły podstawowej numer 1 zagrają w finałach rejonowych, które odbędą się kolejno 20 i 31 maja.